prywatna. To jest no interesuje mnie sprawa. To. No to nie interesuj się. No będę się interesował. No to dlaczego? To walisz testosteron czy nie? Nie odpowiem ci na to pytanie. Lecimy dalej. No dobrze, ale to akurat ładnie zagrałeś. To ładnie zagrałeś. Bardzo prosił o tą wodę. Jeszcze raz. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Siema chłopaki. Siema byku, jak się nazywasz? Siemanko. Piotrek, z tej strony Steczkowa Trybunalskiego. Mam pytanie do Adriana. Chodzi mi głównie o ten doping, kurczę, który tutaj strasznie męczysz Maxoto. Generalnie chodzi mi o to tak, no, teraz go strasznie męczy, że z tego tutaj, jak tutaj śledzę Fame, ty też się bardzo sylwetkowo zmieniłeś od pierwszej gali. No nie mówię, że tam jakoś na pewno naturalnie nie da się przytyć, ale kurczę, no ty od Fame'a jedynki byłeś takim strasznym szczypiorem, teraz jesteś fajnie zbudowanym gościem i też nie wygląda, jakby to było, wiesz, super, wszystko naturalnie, a ile lat jest od pierwszego Fame'u? 3 lata? No mordko. No to nie rozumiem, jakbyś mi to powiedział, no nie będę już przytaczał pewnych osób, które zmieniły się w 6-7 miesięcy. Mordo, minęły 3 lata ciężkich treningów, no. Ja naprawdę zapierdzielam, żrę cały czas, diety u mnie, wiesz, ja współpracuję z cateringami dietetycznymi, non stop jestem na diecie, więc wiesz, no... I na bombie. No to zróbmy te testy i sprawdzimy, czy jestem na bombie. Ja nie potrzebuję żadnych. Macie to gadasz? Bo nie słyszę, jeszcze raz. Ja mówię, że wiesz, teraz na pewno jakbyś bombę odstawił jakiś czas temu, no to wiesz, nie ma problemu, żeby te testy przeszedł, no nie? Ale wiesz, przecież nie, przez długi nie, czas to tak nie działa. To tak nie działa. Słuchaj, chodzi mi o to, że wiesz, że trenując sporty walki, jakoś tam nie przygotowując się pod dużo cięższych zawodników, nie jesteś w stanie tak szybko mega zmienić sylwetki. A widzisz, widzisz, i teraz zajebisty mam argument, przypomniałem sobie, przecież ja robię, nie dość, że badania robimy przed walkami, to ja robię też co miesiąc, co dwa dla mojego dietetyka, też robię badania, morfologię, sprawdzam wszystko z krwią i tam też jest badania, są na testosteron. Ja mógłbym też nawet wykazać, jak będzie taka potrzeba, badania moje zeszły wszystkie. No to spoko, jak co na czas. Więc spoko, to fajnie, mówisz, że zeszłych nie, czyli jakbym... No ale co, z wszystkich 3 lat? Myślę, że mój dietetyk by takie rzeczy posiadał. A widzisz, no jakbym się uparł na uparłego, jakbyś się zgodził na testy na testosteron, jestem w stanie wykazać takie rzeczy. Więc to ciekawe, to ciekawe. No Maksymilian, nie sądzę, żebyś był w stanie to zrobić. No to zgódź się. Ale ja ci powiedziałem, że ja o żadnych testach... To dlaczego mówisz, że nie jestem w stanie? Bo po prostu mówisz, że nie sądzę, ale zgódź się na testy na testosteron i nie, o żadnych testach nie będę rozmawiać. Aż tak afera o bomby. Powiedziałem ci, że nie dowiesz się, jakie wspomaganie farmakologiczne stosuje Solkoserum. No ja wiem. To już powiedziałem. Ale ja wiem. Afera bombowa. Ja chciałem po prostu wiedzieć, czy się przyznać, że tyle. Mordko, jeszcze jedno pytanie. Znasz taką bajkę o tym i tumie? Nie.